Co on o tobie myśli? Wróżba z kart Lenormanda i kart cygańskich. Zapraszam serdecznie wszystkich moich kochanych subskrybentów i wszystkich widzów, również tych nowych. Zapraszam oczywiście wszystkich nowych słuchaczy do subskrypcji mojego kanału. Kliknijcie subskrybuję i kliknijcie dzwoneczek u góry, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o wszystkich najnowszych premierkach, codziennych wróżbach kolektywnych dla Was. Kochani, również zostawiajcie mi proszę komentarze, jedno słówko, jeden smajlik, jedno zdanie. Ja czytam Wasze komentarze, cieszę się, że jesteście, zaznaczcie swoją obecność na moim kanale. Kochani, oczywiście chciałam Was zaprosić do lajkowania, byście byli aktywni, z kciuczkiem w górę oczywiście i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-mail, jeśli pragniecie jakąś wróżbę indywidualną, jeśli coś Was nurtuje, nie wiecie co zrobić, jesteście smutne, załamane, więc wyślę Wam oczywiście odpowiedź o warunkach takich wróżb indywidualnych i umówię się z Wami na wróżbę. Teraz, kochani, wybierzcie grupę. Pierwsza grupa to karty Lenormanda, taka oto talia. I tutaj mamy obelisk, kwarc górski. Druga talia to karty cygańskie. I tutaj mamy obelisk czerwony. Wybierzcie sobie grupę lub talię, którą lubicie, która przyciąga Wam oko. I zobaczymy, co on, ona teraz o Was myśli. Co osoba ukochana o Was teraz myśli. Pierwsza grupa, czyli karty Lenormanda. Co on o Was myśli? Co on o Was myśli? Co on o Was myśli? Co osoba ukochana o Was myśli? Oczywiście to jest niezależne od płci. Jeśli Waszą osobą ukochaną jest mężczyzna lub kobieta, to nie jest absolutnie dla mnie tutaj istotne. Co osoba ukochana o Was myśli? Co osoba ukochana o Was myśli? Co osoba ukochana o Was myśli? Osoba ukochana chce Was gdzieś zaprosić. Chce z Wami piękne mieć chwile. Piękne. Chce Wam zrobić niespodziankę. Chce się z Wami umówić. Chce być może Was zaprosić gdzieś na jakąś uroczystość, urodziny, koncert, na jakieś wyjście. Chce mieć z Wami piękną komunikację. Chce Was czymś miłym zaskoczyć po prostu. Chcę na pewno pisać z Wami. Tutaj przyjdzie jakaś wiadomość. Chcę ta osoba nowego początku z Tobą lub nawet dziecka być może w takim banalnym tego słowa znaczeniu tej karty. Wie, że są jakieś komplikacje, problemy tutaj między Wami. Jeśli chodzi o początek tej czegoś nowego. Być może jest jakaś inna jeszcze kobieta. Twoja rywalka, konkurentka lub to są po prostu jakieś opóźnienia, problemy tutaj w tej relacji i ta osoba chce to wyjaśnić i ma wielką nadzieję na wyjaśnienie wszystkich nieklarowności, na wyjaśnienie wszystkich spraw i również ma nadzieję, że stoi ten związek pod szczęśliwą gwiazdą, że wszystko dobrze się między Wami może ułożyć, wyklarować i rozwinąć. Ta osoba ma nadzieję tutaj na piękne chwile, piękną przyszłość i pozytywny rozwój spraw.
pozytywny rozwój tej relacji. I na pewno tutaj te opóźnienia, komplikacje, problemy, jakiekolwiek by to nie były, czegokolwiek by one nie dotyczyły, chce ta osoba tutaj wyjaśnić. Chce, żeby te problemy, te nieporozumienia, opóźnienia, skomplikowane sprawy wyszły na światło dzienne i zostały wyjaśnione. I żeby wszystko potoczyło się dobrze. Także chcę z Tobą, ta osoba na pewno tutaj nowego początku, chcę z Tobą komunikacji, myśli o wyjaśnieniu z Tobą spraw, ale nawet być może myśli o dziecku z Tobą, że jesteś potencjalną, bardzo dobrą tutaj kandydatką na dziecko. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała tę oto talię, to jest talia cygańska. Co Twoja osoba ukochana o Tobie myśli? Co Twoja osoba ukochana o Tobie myśli? Co Twoja osoba ukochana o Tobie myśli? Tęskni za Tobą, ma nadzieję na ułożenie się pozytywne spraw, bardzo Cię szanuje, kocha być może nawet, jesteś jej ukochaną tej osobą i jest ta osoba smutna, że są jakieś problemy, ale też jest jakieś oszustwo, być może zdrada, być może kłamstwo, być może ta osoba nie wiem, albo Cię zdradziła, albo zdradza Cię z kimś innym, albo oszukuje Cię, kłamie coś, mówi nieszczerze, nieprawdę, lub wymiguje się od wyjaśnienia spraw. Ale tęskni za Tobą, mamy tutaj tęsknotę, mamy nadzieję na dobre rozwinięcie się spraw z Tobą. Jesteś jej tutaj ukochaną osobą od serca, tak? Czyli no, bardzo podobasz jej się również i mamy tutaj smutek, smutek, że są jakieś między Wami problemy. Problemy, niewyjaśnione sprawy, nie wiem, komplikacje. I tutaj on, być może ta osoba Wasza ukochana ucieka od wyjaśnień, od odpowiedzialności. No jest jakieś tu oszustwo, zdrada lub ktoś nieszczery, czyli jest jej ktoś nieszczery. No nie powiem wy lub on, on lub wy. Jest tu jakaś osoba nieszczera, która jakby tutaj albo kłamie, nieszczera jest w pokazywaniu swojej twarzy czy całej prawdy. Jest jakaś tutaj przeszkoda na pewno w rozwoju tej relacji. Być może zdrada. Mamy tutaj złodzieja, czyli złodziej, no na pewno jest to karta negatywna. Także przyglądnijcie się tutaj. Być może ta osoba podejrzewa Was o zdradę, podejrzewa Was o nieszczerość, podejrzewa Was o niewyjaśnienie spraw, ale być może również ta osoba, Wasza ukochana, jest tutaj osobą nieszczerą wobec Was. Są jakieś problemy tutaj, na tym tle. Zastanówcie się nad tym, proszę, i napiszcie mi w komentarzach. Do usłyszenia już wkrótce.